wjechałem na siedzibę z Przemkiem. Przemek sobie musiał w DRZ-ce podciągnąć łańcuch, a ja wziąłem drugą kartę. Chłopaki polecieli na kolejną miejscówkę i teraz Przemek poleciał sobie asfaltem, bo jest to supermoto, a ja lecę sobie wolnymi drogami tam do chłopaków. Coś tam poćwiczymy, jakieś gumy pewnie. Trochę poćwiczymy sobie gumy i jakieś tam skoki podjazdy. Tak, tak zapierdzielam ogniem, to mniej się skupiam na gadaniu. Jestem jakiś bardziej skoncentrowany na tym, co jest na drodze. Cały czas się patrzę na około 5-10 metrów przed siebie i ogień, i balansowanie całym ciałem. Nie chcę, żeby ktoś sobie pomyślał, że się wymądzam czy coś, a nie jestem żadnym zawodnikiem i fakt, ale parę ładnych lat już jeżdżę. Mam bardziej doświadczonych od siebie ziomków, którzy też nieraz gdzieś tam coś potłumaczą. Także mniej więcej wiem, co z czym się je, że tak powiem. Ale fakt faktem, że chciałbym polecieć sobie na jakąś, na jakieś szkolenie albo coś z enduro właśnie, albo nawet gdzieś pojechać, czy w góry tam na Małopolskę, tam fajne są tereny. A marzenie to polecieć na do Rumunii i tam sobie pojeździć z kimś bardziej doświadczonym. No kurde, zimno. Dobra, jestem pierwszy przed Przemkiem. Przemka jeszcze nie widać. Ciekawe, czy chłopaki już zajechali, czy ich jeszcze dogonię. Tak się przyglądam, ale ich nigdzie nie widzę. Dobra, tędy? Tędy. Dobra, trochę się pogubiłem, czy... A dobra, już wiem. Trochę zgubiłem się, którą drogę ja pojechałem. Bo trochę zwolnię. Bo tutaj jest ten dołek, w którym Space ostatnio przypierdzieli w ten pustak, o tutaj dokładnie. Któryś z tych pustaków, o w tamtym co tam leży, to tak rozwalił sobie całą obręcz, co możecie zobaczyć na TikToku, czy można to było zobaczyć na relacji na Instagramie. Dobra, muszę się rozgrzać po tej jeździe. O, jak w dupę mnie klepnęło. Kurwa, znowu to samo. Ale bym przypierdolił. Ale mi dojebało na plecy. Kurwa, głuchy wyjebał przez kierownicę. Tutaj w pionie. Ja też kurde dwa razy tak przywaliłem. Przednim kołem najpierw. Ale lecę kurde, bo tu chłopaczki na gumie latają. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off. I get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. And I've been doused, not what I'm about. Have you f***ing loud, it be raining now. I keep making sound, go another round. Bitch, I'm legend bound, can't stop me now. Dobra, już ręce bolą.
może próbujemy. Stój! Zamknij gębę! Za wolno było. I kurwa teraz... A dobra, tamtędy przez te małe krzaczki go spróbuję zrzucić. Już nie ma co go wciągać. Tu się zaprze. Sosenkę. Kurwa. O, przejedzie tam. Chociaż kurwa. Nie wiem, się boję. Czego zaraz tak wrzucę, czego nie wyciągnę. O. Dobra. O kurwa, stromo. Ała! Ała! Właśnie. Au! Kurwa, noga mi wyknęła. A, jestem dobry, sobie paluchy przeczesnąłem. Nie, kurwa. Szkoda paliwa. To się tak wylewało. Ale już prawie na dole. Jeszcze były klęki nisko. Czy on tak stoi dziwnie? To jest piękne jednak w tym trysku. Jego kurde nie zaleje. No? Chyba lepiej wyglądało. Nie, o to tędy, patrz, że są ślady. Po tędy ojedziemy? No. Ty. Tylko, a czekaj, bo my tędy jeszcze próbowaliśmy. Tamtędy, o taką jakoś. Tak, i tam chyba... A tam woda stoi. Ale tam w którymś miejscu jest tak, że jest sucho chyba, albo wtedy było. To kto jedzie? Ja nie wiem, którędy, ja bym wyjechał. Ja bym o tędy próbował, tylko... Bo o tędy przejeżdżaliśmy na 100%. Tylko trzeba o tędy od tej strony się napędzić. A, tamtędy, o! Czekaj, ja tędy spróbuję przejechać. Dobrze. Nie! Chujowo! O tamtędy się rozpędzasz i po ścianie przejeżdżasz. Możesz spróbować tamtędy, ale... A próbuj. Dawaj do tyłu! Nie musisz tędy jechać. Dawaj motor do góry. Jak chcesz tędy, to rozpędź się o taką zajedź. O tędy. O i tędy. Gazu, gazu. A, dobrze było. Łap za ten, ja tył podniosę. No. A bieg się wrzucił. Nie, jakbyś szybciej pojechał, sprzęgło właśnie naciśnij. Jakbyś szybciej pojechał, to byś przejechał. Dobra.
posiedzieliśmy trochę. Będziemy się zbierać już, kurczę, na chatę pewnie, albo gdzieś w stronę chaty. Lecimy na jedną miejscówkę. No jeszcze jedna taka piaskownia, tam w sumie za ciekawie nie jest, ale zawsze coś. Gdzieś tam można trochę chwilę pojeździć. I później przelot i rozjeżdżamy się do domu, bo w sumie tak jesteśmy bardzo porozrzucani od siebie. No nawet tam po 15-20 km jeden do drugiego ma. Oni już pojechali, tam stoją. A, myślałem, że pójdzie. O, teraz czy ja czy wyjadę. Prawie. Jakby mnie tam nie zarzuciło, to bym kurwa przejechał. Kurwa, zaraz wjadę w te pierdolone. Wjechał. Dobra, wyszedł. To co, drzewo kradną? Kurwa, ma siema. No. Powiem szczerze, że już jakoś aż nie mam siły gadać. Czuję taki wyjeżdżony, zmachany, ale szczęśliwy. Powiem też, że kurczę, w sumie głodny jestem. Ojebałbym już coś. Kepsa, kurde, ale bym kepsa ojebał dzisiaj. No, bez kitu. Albo jakieś chińskie żarcie też. Coś z kurczaczkiem. To jest kolejna miejscówka, która jest w sumie używana ciągle. Nie tak jak tamte, że już są opuszczone. Myślałem, że im chodzi o tą miejscówkę, a nie mówią, że tam jest jeszcze kawałek dalej jakaś piaskownia, o której ja w sumie nigdy w życiu nie słyszałem nawet i nigdy tam nie byłem. Pewnie ziemi niech prowadzą, zobaczymy. Jezu, jak nigdy z tyłu. Się okaże, że jakaś taka kurde kozak. No zaraz zobaczymy. Bez kitu to jest jakiś dół, ja tutaj nigdy nie byłem w sumie. No mieszkam niedaleko stąd. W tych kamieniach da się coś ten nie. Jeszcze to nie są kamienie na moje umiejętności. A! Nie! Nigdy! No! Dobra, przynajmniej wjechany jest, dobra. Lepiej tu go podnieść, niż miałbym go tam kurwa wciągać. Ale nie jest tak łatwo, jakby się mogło wydawać. Ale wyszedł ładnie. Ja to zawsze wolę sobie nową ścieżkę zrobić niż tą przez kogoś wyjeżdżoną. Ostatnie 4 minuty nagrania, także ja się będę z wami żegnać. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o subach, o lajkach i wbijajcie na inne nasze social media, na TikToka, tam coś tam często dodajemy, na Instagrama. Także wbijajcie tam, oglądajcie, komentujcie, co poprawić właśnie. Dawajcie znać, co poprawić w tych vlogach, bo są to nasze początki, także fajnie, jakaś tam konstruktywna krytyka jak najbardziej wskazana jest. Dobra, to nara.
dwa. Ujedziemy tak. Dobra, to ciśniemy, zobaczymy. No i znowu Space on na flaku wraca. Ale lata mu, ja pierdolę.